Największy fuck up, który zaliczyłeś w pracy. No nie, no. Standard, tak? Usunięta baza produkcyjna bez backupu. Mamy trzy kropki, o nie, już się boję. Nie jestem w stanie przewidzieć, co mnie tu zapytali. Największy fuck up, który zaliczyłeś w pracy. Oho. Wiesz, jak co tydzień masz fuck up, to właściwie trudno powiedzieć, który jest największy. Nie wiem, myślę, że podzieliłem przez zero. Nie wierzę, że ktoś to googlował. Jestem chyba idealnym pracownikiem. Przyłączyłem coś nie tak na produkcji i przez chwilę nasza produkcja nie działała. Całe szczęście szybko to odkręcili. Od której technologii zacząć karierę programisty? To jest bardzo dobre pytanie. No co, jestem frontendowcem, powiem, że od frontendu i będzie, że jestem nieobiektywny. Najprościej teraz chyba JavaScript. Od backendu to powiem, że no ale to jest trudne. No nie wiem. Niby język nie powinien mieć znaczenia, ale Python ze względu na swoją prostotę składni myślę, że będzie dobrym startem. Fajnie można opisać krzywą uczenia JavaScriptu. Na początku jest tak gładziutko, uczysz się, ładnie wchodzi, a potem jest, wiecie, taki roller coaster. Potem zawraca, robi piruety, tak działa JavaScript. Ja zacząłem od frontendu, potem byłem przez chwilę backendowcem, potem znowu wróciłem do frontendu, potem stwierdziłem, że będę UX-owcem, potem znowu zahaczyłem trochę o backend, potem wróciłem do frontendu. Prawdę mówiąc, to cokolwiek zaczniecie robić, to będzie dobrze, nie? Wszystko zależy od tego, czy chcemy iść w frontend czy backend. Ja bym polecał osobiście bardziej backend, bo wymaga więcej logicznego myślenia, także może jakaś Java, .NET, jakiś PHP. Czy warto zostać programistą? Tak. Ale pod warunkiem, że robicie to z zainteresowania, a nie tylko poszukujecie pieniędzy. Tak. Wideo z tobą nagrywają. Wiecie, spoko jest. To ja zaczynam mieć kryzys egzystencjalny, bo siedzę w tym 13 lat. Jak zostaniesz programistą, siedzisz z taką tabliczką i musisz odpowiadać na pytania. Jeśli lubisz pracę taką, w której, nie wiem, ktoś ci powie, odtąd dotąd masz zrobić, to bycie programistą nie jest dla ciebie, to zdecydowanie się nie... Nie będziesz dobrze w tym czuł. Ale tak, uważam, że warto. To daje całkiem ciekawe doświadczenia, niezła przygoda. Może robić różne dziwne rzeczy, na przykład, nie wiem, jeździć sobie po świecie. Kolejne pytanie. Co by było, gdyby nie programowanie? Nie wiem, może bym śpiewał, tańczył. Gdyby nie programowanie, to nasz współczesny świat mógłby wyglądać trochę inaczej. A ja zawsze mówiłem, że będę jeździć taksówką, więc może bym teraz jeździł gdzieś taksówką. Nie wiem. Siedzielibyśmy, robili nudne rzeczy. Teraz w sumie cały czas siedzimy i przeglądamy Facebooka. Świat byłby raz nudny, dwa przewidywalny. W jakim wieku zacząłeś uczyć się kodowania? Zacząłem się tak uczyć na poważnie w wieku około 22-23 lat. U mnie dosyć późno, bo ja w sumie pierwszego laptopa dostałem, jak poszedłem na studia. To nie jest tak, że musisz być deweloperem, nie wiem, który odszedł od mleka matki i jedną łapką tam, wiecie, napisał pierwszą linijkę w Visual Basicu albo JS-ie. Także w sumie jak się zastanawiacie nad tym, czy nie jestem za stary, żeby zacząć kodować, to nie, zwykle nie. Kwestia tego, czy dalej masz w sobie dziecko. Jaka jest ostatnia wiadomość, którą otrzymałeś od przełożonego? Życzę mi zdrowia na L4. Jarn, Swagger, Validate, coś tam run. No. Tutaj to właściwie sam dla siebie jestem przełożonym, więc nie wysłałem sobie żadnej wiadomości. Nie pamiętam. Nie gadam z nim chyba. Nie wiem, może to była umowa? Jak zaczynałem pracę? Czy humanista może zostać programistą? Tak, oczywiście, że tak. Ja jestem tego przykładem, więc nie ma przeszkód, żeby zostać dobrym programistą. Jeżeli jesteście humanistami. Szczególnie bardzo dobrze sobie radzą językowcy, czyli ludzie, którzy poznali już 7 języków i kolejny język, tylko że teraz nie język mówiony, tylko język programowania, mają poznać, to dla nich pestka? No nie, to jest bardziej humanistyczny zawód niż nam się wydaje. Pisanie wiadomości do commitów, trochę jak wiersze, tylko że się nie rymują. Każdy może zostać programistą, wystarczy tylko chcieć. We'll be right back.